Wspomnijcie przez chwilę ten pierwszy strzał, skok przez jezdnię pod ogniem wroga, ten stłumiony skurczem emocji okrzyk, że to już. Pierwsza barykada, pierwsi ranni i polegli, ale i pierwsze zdobyte czy zniszczone czołgi, zabrana broń i pierwsi jeńcy w mundurach Feldgrau. Pierwsza rzecz, która się zdarzyła, to była ta euforia, kiedy nasi chłopcy wyszli na Prudential i wywiesili flagę naszą, a zerwali szwabskie flagi i przynieśli na nasz punkt, bośmy mieli punkt sanitarny na parterze i my z radości zaczęłyśmy deptać te swastyki. W momencie wybuchu powstania ludzie, którzy nie byli zaangażowani w konspirację, też zaczęli walczyć. Ostatecznie to była nasza Warszawa. Mieliśmy prawie połowę Warszawy wolnej. Biało-czerwonych chorągiew, w radości, w budowaniu barykad. Wszyscy pomagali. Fortepiany zrzucali na barykady. Szafy. To cię nie chciało ci. Najdroższe rzeczy rzucali, żeby ta barykada była jak najmocniejsza. To wspaniały był moment. Rzędę pod ręce się trzymamy i krzyczymy: słuchajcie, jesteśmy w wolnej Polsce. To wycisnęło łzy. Jesteśmy w wolnej Polsce.